Czas na oswajanie swojego głosu z różnymi dziwnymi dźwiękami. Więc ćwiczenie numer 2. Spróbuj poudawać miauczenie kotka. Miau, miau. Małego szczeniaczka. Gołębia. Syrenę alarmową. Może spadającą gwiazdę? Myślę, że jeszcze wiele rzeczy może Ci przyjść do głowy. Ważne jest to, żeby próbować, żeby się nie zniechęcać, tylko eksplorować różne dziwne barwy, dźwięki i być uważnym, czy jest to dla Ciebie wygodne, czy może jest jakiś zacisk. Próbuj. Pokaż głosowi, swojemu głosowi, że może, nawet jak to dziwnie brzmi.